Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Creativers. Ze mną jest Paweł. Cześć, dzień dobry. Dalej butów nie zmienił, ale to jego wybór. Ale co, miałem zmieniać buty? No, bo widzowie się z ciebie śmieli. Komentarzy się nie czytało, ha? Nieprawda. Aha. Po prostu to są buciki, które dodają plus 10 do szybkości. No. My tutaj, słuchajcie, podziałaliśmy troszkę z domkami. Tam jest mój niewykończony, tam jest Paweł, nie wiem w sumie czy wykończony, czy niewykończony, ale jest. No jest, znaczy teoretycznie jeszcze niewykończony, gdzieś tam parę rzeczy jeszcze będę musiał zrobić, bo jeszcze muszę odblokowywać. Ale już bliżej jak dalej. No, a tutaj będzie jeziorko, ja w ogóle teraz stojąc tutaj mam taki zamysł, jak to jeziorko fajnie ogarnąć, że z tej strony będzie mostek, tutaj nad jeziorkiem będzie mostek i będzie on szedł do Pawła. No, ale to się ogarnie jeszcze gdzieś kiedyś, bo my tutaj troszkę podziałaliśmy, Czy chcesz powiedzieć, że schodki będą w dół, tu będzie taki mały mostek romantyczny, a później będzie schodki w górę? Tak. Aha, dobra. No. Masz Miru przy wejściu. Gdzie? No przy wejściu u ciebie. Widzisz go? O, nie ma go. Nie ma Miru. Tutaj są koledzy. W mojej perspektywie był, ale już go zniknął, dobra. On ma tam sobie jakiś swój, nie wiem, spawn point czy coś. Chyba on tak. Wiecznie tam się pojawia przy tych drzwiach. Dobra, idziemy najpierw do ciebie czy do mnie? Nie, do ciebie najpierw. No dobra. Bo tak jakbyś u mnie nie był. Ale nie, bo ja mam na ciebie, wiesz, ten. Gifty. O, tu przed chwilą tak jakby widzisz? Się pojawiał. O. O. A teraz tu świnka wściekła. Wściekła świnia! Dzika locha! Może ty masz bezpośrednio w złym miejscu porobione to? Czekaj, może tu pod spodem masz po prostu jaskinię z spawnerem jakimś czy coś? Mam jaskinię, ale bardzo, bardzo daleko. A jaskinia ogólnie jest tu, w tym miejscu. O, tu jest zabudowana jaskinia. Aha. Czekaj, aż sobie zobaczę. Nie, poczekaj, nie strącaj mnie. No dobra, mniejsza, gdzieś tu pewnie. Ja strącam, ale gdzieś tutaj pamiętam, że ją lokowałam. Dobra, niech... Dobra, mniejsza z tym, okej. Czyli twój domek to tutaj ten, tak? Tak, jeszcze brakuje troszkę okien, tutaj już dużo żywopłota widzę. Tak. O, muszelki masz. No, to takie do dekorów, bo jeszcze mam troszkę w skrzyni, bo... I kaszcze już powiesiłaś jakieś, znaczy przepraszam, posadziłaś. Tak. Tak, nie, dobra. Są trzy. A tutaj mam dwa zwierzątka, czekaj, który to? To jest Leafy. Ale ten drugi chyba... Dajcie. Nie, bo wiem, że gdzieś można było im imiona zmieniać i jednego nazwałam Mieciu, ale chyba nie zapisałam. No, ten szczepeczko enter, to był Mieciu. To był dobra, okej. Okay. Zwykle głodny, jest... tak jak ja. Piask... Wygląda jak drewniany ten, jak panele drewniane, wiesz? A to piasek. A to jest piasek, nie? A w sypialni mam świnię. Właśnie sobie poszło. Halo, świnko? No i faktycznie, a to jest twoja świnka, czy...? Nie, to ona jest bezpańska jeszcze. A bezpańska, taka wchodzić tak po prostu. Tak. Tu ma być moja sypialnia. Tutaj przepraszam, czemu to jest taka dziura? To będzie szkło? Szkło albo drewno, jeszcze nie zdecydowałam. Mhm. Tak samo o tutaj w tym miejscu, bo tam mam zejście do kopalni. O, ale tu będą normalnie okna. Tu właśnie nie wiem, czy pójdzie drewno, czy pójdzie szkło, jeszcze nie zdecydowałam. Mhm. O, świnka za tobą idzie. On ciebie lubi. O, ty prosiaczku, ty! No ty, ale fajne jest, podoba mi się. Znaczy, w sumie dobra, okej, nieważne. Już jedną ma taką mam, dobra. No, tutaj jeszcze są graty i rzeczy moje w skrzynkach. Słucham. To twoich rzeczy nie będę podglądał, ale chwycę za miecz i chodźmy w pieczarę. A tam pieczara zamknięta. Ogólnie tutaj jest zejście do kopalni. Tutaj jest magazyn. Tutaj będą skrzyneczki ładnie ustawione. Bo tam na górze chcę sobie taki ładny pokoik zrobić. Zgadzam się. No, a tutaj na dół właśnie jest zejście do pieczary. A tutaj mam jeszcze ten. Chciałem powiedzieć, że macie strasznie dużą pieczarę Tutaj węgiel jeszcze będzie wydobywany, ale to później, teraz to nie jest istotne. Tutaj w dół już jest ten, jak to się nazywa, limestone? Limestone, no. No. I jeszcze gdzieś coś tutaj miałam nowego. Ogólnie tu... Zabudowałaś, widzę. Tak, bo tutaj są maszkarony. One... No właśnie, masz tam tutaj... jest w ogóle ten fajny, co mi przynosi ekstraktory. Ale już pewnie uciekł. Aha. No, jest Miru. Czasami jest ten. Dobra, ja myślę, że wyjdźmy stąd, zabuduj to. Tak, już. I tu schodki są dirtowe porobione, zabiorę. Żeby szybciej właśnie wyjechać. A ty czego tu mały gałgańcu, no? Nie ma. Ja myślę, że zrobimy jedną rzecz. Znaczy ja u siebie zrobię jedną rzecz. Przede wszystkim też jakieś wejście do kopalni, ale gdzieś obok. Nie chcę pod domem budować. O, patrz jak śpi. No, mówiłam, że tak słodko. To w ogóle jego nazwiemy chyba jakiś śpioszek, bo on wiecznie śpi. No, bo Mietek na przykład wcale nie śpi. Czekaj, ja sobie zmienię teraz, bo to można chyba, tak? O, myśli o jedzeniu znowu, widzisz? Mietek. Dobra. Mietek cały czas myśli o jedzonku. Bo się we mnie wdał. No, a ten będzie... Żarłok jeden. Spiosek. Spiosek? No, bo jeśli nie ma tutaj eś. A, dobra. Okej.
śpioszki. Ty nie miałeś mi coś przynieść dzisiaj tak poniekąd? Tak, miałam prezent dla ciebie, oczywiście. No, tak się emocjonowałeś tym przed nagraniem, a teraz co? Specjalnie dla ciebie tutaj fragment zbroi skórzanej. I wyrko. Ja już mi się założyło. A, dziękuję. Zaraz sobie tutaj ładnie postawię, bo tutaj jest tak poniekąd moja sypialnia. Spoko. O. No i teraz będziemy mogli już spać i nie będziemy musieli w nocy z maszkoronami się bić. Boże, ty wiesz, jak ty śpisz? Co ty masz do mojego spania? Nic, śpisz jak ja. Tak? No, normalnie ja właśnie w takiej... Masz takie małe łóżeczko? Nie mam duże łóżeczko, ale właśnie w takiej pozycji śpię i zawsze, ale to zawsze musi mi jedna stopa wystawać za łóżko, bo wtedy mi jest dopiero wygodnie. Aha, dobra. To jest moja idealna pozycja do spania. Czegoś się dowiedzieliśmy. Dobra, ja może wstanę, bo to jest twoje łóżko. No właśnie, teraz przymierz się, czy ci pasuje. A jak to się kładzie? EF. No, moja idealna pozycja do spania. Ale słuchaj, tak śmiesznie to wygląda, taka wtulona, nie? Oczy otwarte i taka wtulona w tą podusie, nie? Wiesz, patrzę, czy nic mi nie robisz. Nieprawda, co miałem ci robić? A jak się wstaje? Kliknij na przykład W albo S albo D. Aha, ruszyć się muszę. Po prostu się rusz. Okej. Okay. Dobra. O, śpioszek się obudził. To co, teraz do ciebie? Tak, no chodźmy teraz do mnie, zobaczymy, co u mnie się dzieje. Tak, jeszcze z daleka okien widać nie taki ma... duży płot. Tak, to można przez ok... Chodźmy widziałeś do płota. Co? Co widziałeś? Coś dziwnego wyskoczyło z jaskini i zostało tam na górze na drzewie. Nie wiem, co to było, ale to było bardzo dziwne. No właśnie nie wiem, czemu te potwory wyskakują czasami. No, ale jakieś, nie wiem, to jest grane w ogóle. Ja tu ogólnie jeszcze wejście takie ogólnie ładne jakieś nie zrobiłem, bo zrobiłem po prostu płot. W sensie most, przepraszam, proszę powiedzieć. Jak to tu ładnie masz na tej, na ziemi. Może wiesz co, zamknę te drzwi na przykład wypadek. A, to ścieżki są, dobra. To są ścieżki. A to są tu te, są moje te zwierzątka twoje... w ogóle. O. Właśnie, tym trzeba się pomocować. Stefan Świnka. A nazwałeś go? I pan Krabik. No, a no. Pan Krabik. Pan Krabik jest uroczy w tym meloniku czerwonym. No i te szczypczyki. Mhm. Wiesz, jak biły te szczypczyki? Masakra. Wiem, bo pamiętasz pierwsze zwierzątko, chciałam właśnie pana kraba. No. Ja chciałem go przejąć i myślałam, że go nie przejmę. Prawie zginąłem, żeby był mój. Tak, i ja się pytam Pawła, nie? I co, jak dzwonię tym dzwoneczkiem, to ten pasek zielony ma się zapełnić? No tak, ale mnie zwierzątko bije. A co bierzesz? Kraba. To uciekaj! To uciekaj, bo miałem lepszą zbroję, wiesz? Wiecie, także wiedziałem, że po prostu zginie, nie? Mhm. No. A to objaśni. Aha, to są lampy. To są lampy, takie troszkę na wyższym poziomie. Mhm. Znaczy inaczej, na wyższym poziomie kłaskowym można je wyłączyć. Okay. To jest fajna sprawa, można je włączyć no, i włączyć. Fajne. Fajne. Aczkolwiek świecą na niebiesko i nadają się chyba do ogrodu, moim zdaniem. Ewentualnie do jakiegoś futurystycznego wnętrza. Mhm. No tak wygląda domek. U góry jest taki daszek, na samej górze jest zielony oczywiście. Troszeczkę drewna, troszeczkę bedroka tak naprawdę. No mój domek jeszcze nie jest. Tu jeszcze planuję, zobacz tutaj. O. Tutaj z tyłu planuję jeszcze zrobić ogród taki tajny. Na razie zrobimy tak. A basen? Jakiś basen właśnie, myślę, że tu trzasnę. Mhm. Fajnie. Gdzie można się kąpać. No. Tylko muszę ogarnąć jeszcze tutaj tą wodę, jak to przenieść, żeby to było dobrze. A to ogarniemy jeszcze. Jak u ciebie tu wypasiono już w tym domku. A, widzisz? No, nawet stoliczek masz. I kwiatki nawet w jakimś garniołku masz. No właśnie, nie mam jeszcze doniczki, ale mam takie wood planter. Fajne. A to jest ten? Co ten? Co to robi? To? Nic. No to jest po prostu takie... grzeje. Aha, okej. Żeby ciepło było w zimę, wiesz. A, już na oczywiście, troszkę książek, tak jakby, w rzeczywistości tam książek nie ma. Pilarka, piecyk. Ty sam swoje nazwy dodawałeś, nie? Tak, tak. Zmieniać nazwy poszczególnych rzeczy. I tak na przykład zamiast tego procesora jest pilarka. Mhm. A zamiast forge'a jest piecyk. Piecyk, no, fajna. A tutaj to jest po prostu stół, tak? To jest po prostu stół, no. Tylko są różne stoły. Może być taki stół, może być drewniany stół, może być kamienny stół. Nie, bo wiesz, przypomina takie te do wykuwania, kowadła, o. Coś takiego. Skojarzyłem się ze Skyrimem, do ulepszania rzeczy był taki stół. I oczywiście element, który jest fajny, taki światełko. Mhm. O, widać w ogóle daleka. Książki masz już. No właśnie książek nie mam, tam w środku mam ukryte rzeczy. A ja nie mam dostępu. My jesteśmy tacy podli, że nie daliśmy sobie dostępu. No właśnie, musimy to zmienić zaraz. Tak. Po nagraniu. No tam mam poukrywane rzeczy, jakieś rękawice, które już nie potrzebuję, czy powiedzmy... Co tam jeszcze? O, jakie lampy masz na suficie.
No, lampki takie. W nocy fajnie to. Bardzo, bardzo mocno są te lampy, także polecam ci je. Mhm, muszę odblokować jeszcze. Troszkę rzeczy mam odblokowanych, ale to są jedne z tych prostszych lamp, zaraz po pochodni, ale naprawdę bardzo mocno świecą i fajnie wyglądają. Aha, to także w nocy tu jest bardzo jasno. No. No i skrzyneczki też są różne. Są drewniane, tak właśnie te kamienne. Tak, tą kamienną to mam w sypialni właśnie. Te drewniane będą normalnie u mnie w magazynie na dole. To też muszę ogarnąć jeszcze. Nie, drewniane ci się nie opłaca, bo drewniane na przykład mają 24 pojemności, a ta tutaj, Artek, ma 36. Właśnie się zastanawiam, czy właśnie moja nie ma tak samo, wiesz? Znaczy, że obie mają po 26. No bo tych skrzynek w ogóle jest znacznie więcej. Gdzie one są? Tutaj, o. Teoretycznie mógłbym zbudować jeszcze tego Grand Artek Chest, ale nie mogę, bo... A nie mogę w sumie, no mógłbym zbudować, ale nie wiem, co ona jeszcze robi. I później są Hidden Temple Altar i Hidden Temple Chest, które pewnikiem dają jeszcze więcej, ale one są do kupienia. To są akurat płatne. Trzeba kupić za prawdziwe pieniążki, akurat trzeba kupić po prostu receptę. Tak, dokładnie. No. Też tak, to ostatnio odkryłam. No, a tutaj będę miał w ogóle właśnie, będę ogród miał w tym miejscu. Zrób tutaj jakiś wypas dla zwierzątek. O. Nie no, pszenicę tu będę hodował dla zwierzątek. A właśnie, gdzie twój pan liść? No właśnie, nie wiem, co jest z nim grane. Nie ma go już, nie istnieje. Zginął też chyba, ktoś go zabił. Chyba, że ja go przejęłam, nie? Może go ty przejęłaś, nie wiem. Może tak być. No w ogóle miał tylko, on tylko miał mały dzwoneczek, nie był nazwany w ogóle, wiesz? A to nie, to nie. To w takim razie ja bez pańskiego wziąłem. W ogóle my tutaj bawiliśmy się w zabijanie miru, bo tutaj właśnie przy tym jeziorku w nocy ich jest pełno. Tak, w nocy to właściwie u Madzi jest tak po dwa, po trzy jednocześnie przychodzą, więc jest bardzo fajnie. Dużo, dużo oczów mirów mamy, także... Mhm. W ogóle tam niedaleko jest taka jakby pustynia, ten taki biom typu Messa, no, nie? Właśnie to dzięki temu, że jest tyle tych mirów, dlatego mam taką zbroję, a nie inną. Już sobie obsydynową zrobimy, jakby co? No to ty masz, ja także jeszcze może, nie mam, ja mam tylko oczy. Będę bronił, nie? Będę dzisiaj walczył. Ja w ogóle już mam tą drugą rękawicę tutaj, ale chcę najpierw tą zwykłą drewnianą zużyć. Patrz, jak fajnie pan liście tutaj zrobił. Co zrobił? Zrobił się, w sensie miejsce sobie znalazł. Tak, po środku tam wcisnął się, nie? Ukryty tygrys przyczajony. Tak, czekaj, uda mi się tu wyskoczyć. Mi tutaj kwiatki są potrzebne. Kwiatuszki, dobrze. No, do robienia miksturek. No. Miksturki, no. W sumie tak, miksturki, faktycznie, też zapomniałem całkowicie. No bo my tutaj walczymy, no to przecież tu trzeba żyć i się ratować, nie? No tak, Daj tu jedno. Czy są tu jakieś jeszcze liście? O, są. Dobra, tak, wezmę to wyżej. Musi się ciężej dostać. O. No, mi tak. No 4. I miód jest potrzebny, tak jak pisaliście, tak. No to znaczy dość dużo miodu potrzebne jest, bo to z kolei robimy z tego taki klejk jakby. Klejk. Już kropelki w tych czasach nie ma. Jak to się nazywało teraz? Jakaś rzecz, która potrzebowała, nie pamiętam. A, wosk, nie wosk, coś jeszcze innego. Przytopić trzeba było miód właśnie. I z tego powstawało coś. I to coś sklejało niektóre rzeczy, jak na przykład podłogę. Kamienną. Dobra, teraz mógłby mnie ktoś stąd zdjąć. Wiesz co, z tym może być problem, bo niestety mnie dosiąść nie można. Żeby przylecieć się. W sumie może to i lepiej. O, żeż ty. To co, gdzie my się dzisiaj udajemy? Ja myślę, że możemy dziś ewentualnie zobaczyć, co tam się dzieje w ogólnym świecie. Ewentualnie pójść gdzieś do jakichś pieczar. No to u mnie jest jedna, trzeba byłoby ją nie, tylko, bo mam wiesz. Zbroję, wiesz, i kwestia jest taka, że moglibyśmy zajść gdzieś głębiej i na przykład powalczyć z jakimiś mocniejszymi potworkami już. No to mówię, moja pieczara nie? Tylko wystarczy dwa klocki i wchodzisz, nie? No, w sumie nie wiem, tutaj coś jest dla ciebie chyba do walczenia, wiesz? Nie, ja proponuję, żebyśmy zeszli faktycznie na dół. Chodźmy tam do mnie. Bo u mnie... Tamto? Tak, bo ja już jestem dokopany do takiego miejsca, gdzie jest potrzebna obsydyjnowa rękawica. Aha, okej. I tam można wejść jeszcze głębiej. I tam już jest naprawdę bardzo poważnie. W sensie, są takie specjalne potwory, robaczki. I z tych robaczków wypadają rzeczy, które znowu będziemy potrzebowali na diamentową zbroję. Dobrze. No ja sobie może obsydian znajdę. A, bo ty masz z tamtej strony. Dobra, już wiem gdzie. Już się przez drzwi chciała wyjść, no.
Nie, bo jakoś tak, wiesz, wyszłam z założenia, że ja mam zejść do jaskini u siebie, nie? Nie, moja pieczara jest tutaj. Pod tak, domem pamiętam, dosłownie. Tutaj chodziliśmy. Jeszcze mieliśmy Pod wtedy domkiem. razem mieszkać. Chciałem włączoną lampkę? Mam włączoną, dobra. Uwaga, coś tu się pojawiło. Co to jest? Krabik chyba. Chyba gdzie? Dwa krabiki. Chyba dwa. Idziemy podwójnie, to podwójnie się pojawiają. Dobra, spróbuję to jakoś ogarnąć. Ops. Poszły dalej. Musimy iść tędy, właśnie za nimi. Spokojnie. Wow, spadłam. Może one drogę wyznaczają, co? Właśnie nie wiem, czekaj, co tu jest? O! Wiesz co, twoi koledzy idą, tak o. Co? A! Faktycznie! Trzep, trzep, tylko nie we mnie. Może się wycofaj. Uważaj, odsuń się, odsuń się! O. Jak... Aha, bo on taki wirnik robi. Taki wirnik robi, to ten. Dobra. Ja wezmę jedno, to wejdę drugie. Dobra, czekaj sobie od razu też igolny może. O, dobra, dawaj tutaj tego. Czekaj, może ja sobie bym zrobiła parę miksturków. Zobacz, co tu się dzieje. A mam innego kwiatka do tego właściwie? Czy tam jest głębiej? Tu nie mam. O, dobra. O, tu co ty ekstraktujesz? Obsydian, to się bardzo przyda. Do zbroi, wiesz, między innymi. Także polecam. Dobra, tu już chyba nie ma. Bo one zawsze się łączą, to jest tak w Minecraftcie, one też się łączą, wiesz, mogą się w skupisku jakimś być. Mhm. Zostało mi 23 ekstraktory w razie czego. Także będziemy się posiłkować też twoimi. No ja mam 8 jak coś. Co to jest? To jest koło. Dobra, niech będzie. Może jest więcej, nie ma więcej chyba. Dobra. Dlaczego gdzie w ogóle gdzie tutaj ty jesteś? Za tobą. Dlaczego ty tu, nade mną. Pochodni w ogóle nie stajesz w tych jaskiniach. No bo po co? Jak ja mam lampkę? No niby tak, ale wchodzisz i już dziadostwo jest. Jak masz oświetlone, to nie będzie dziadostwa, nie? Aj tam. No dobra, to postawiam. Postawmy coś, czekaj. A ci tu postawię. A takie małe mam, to jest beznadziejnie. Też mam te małe. Co to jest? Koło. To masz bardziej rozbudowaną tą jaskinię niż ja. Ona jest mega, ona jest naprawdę, to już jesteśmy na samym początku. Bo ja tam się, ja się dokopałem przypadkowo do takiej wielkiej... czekaj, źle poszliśmy chyba. O, coś grzyby. Coś mi się wydaje, że źle poszliśmy. Nie, nie, nie tędy droga. Dobra, tu się niech ekstraktuje. Czekaj, gdzie to było przejście? Tu, w dół, o. Tutaj na dół musimy zejść do tej... Będzie działo. Czekaj, o. Dam pochodnie. O, tędy, tędy. I teraz tak, tutaj jest przejście w lewo i tam będą, tam jest jaskinie i tam jest, coś się dzieje w ogóle, jakaś akcja. A tu jest znowu przejście, jest stalaktyt, który mogę tylko ja rozbroić teraz już, tymczasowo. Czekaj, tu dam, o. Nie, jakie tutaj tunele węgiel. Porobiłeś. Niech węgiel się tutaj ekstraktuje. Okej. Okay. A co to jest nad nami oto? Nad nami? Które? Zbieraj sobie, to też się przyda, wiesz? Ja tego właśnie nie miałam. No bo to są jakieś takie, wiesz, ten... Geodki? Co? Geody? No chyba tak. Czekaj, nie wiem, czy... O, tam coś lezie. Tam, dwa miru idą. A, tu przydałaby miru, się pochodnie, czekaj, pochodnie, ja wezmę już pochodnie, sobie dam jakieś bliżej. Takie mocniejsze. Bo one się tam respią non-stop. Tam chyba jakiś spawner jest, albo coś na deseń. O ile A takie rzeczy... A są tutaj spawnery? O ile... No właśnie nie było ich, ale coś czuję, że chyba dodali. Co to jest? Obsydian. Szlak! Wow, wow! Ostrożnie, żebyś mnie nie biła. Mnie? Dobra. Okej. Okay. Ostrożnie, chodźmy tam. My. Czekaj, jest spróbuję rzucić pochodnie. No właśnie ktoś coś pisał, że można rzucać w nich czymś. Dobra, spokojnie. Czemu do mnie od razu lezi gałgan? Dobra, leży. Jeszcze jeden leci. Czekaj. Dobra, na razie mnie nie widzi, go trzaskam. No to trzaskaj, ja sobie patrzę, jak trzaskasz. Dobra. Zorientował się. Oj, ciebie trzasłam. Ale on umarł w sumie, no to. Tam jest jeszcze jeden. I tu, co tu się w ogóle dzieje? Chodźmy tu powoli. Co uważaj, tu na, uważaj, gdzie depczesz, dobra? Bo może być jakiś potwór wyskoczyć z ziemi. Tak? Znaczy, no w sumie... tu po prawej jest, słuchaj, jeszcze. Jeden miru, widzisz?
Poczekaj, czekaj, ja tylko dam trochę oświetlenia, bo tu jest tak ciemno. A on jest zbugowany tutaj, zobacz. Tak? Zbadżony jest. Co, nie można go lać po nóżkach? O kurde, ała, mnie lejesz! No przesuń się, no patrz, widzisz, że leje, no. Kurde. Czekaj, jeden walisz jest. Walisz tymi łapami na lewo i prawo. Drugi jest, tam trzech jest. Jeszcze drugi leci. Zaraz go dorwę. Aż zabrał mnie w jakieś maszkary dzisiaj. Dobra, trzeciego leję. Tam jest chyba jeden, coś się dziwnie gapi. Czekaj, spróbuję tam rzucić ja to pochodnie. Coś co to jest w ogóle? Wrzucimy tam pochodnie, bo powiem ci szczerze, że tam jest tak ostro. I teraz tak na spokojnie, poczekaj, co tu się dzieje? Czekaj sobie, bo jesteśmy tutaj w takich głębszych rejonach, wezmę sobie tą rękawicę. No tutaj możemy... praktycznie nic nie możesz wydobywać bez porządnej rękawicy. No właśnie widzę. Spokojnie. Nawet ta o, tam jest potwór, jest potwór, którego szukamy. My coś szukamy tu? Ja myślałam, że tylko zwiedzamy. Znaczy ja w sensie szukam potwora. Widzisz takie świecące tam w oddali? Pomarańczowe? Widzę, ja to dawno widziałam. To jest taki robal, on nagle wyskoczy jak podejdziesz. Cię będzie chciał cyknąć. Może... Ich jest tu dużo. Wiem, i Miru idzie po prawej. Jest, Miru idzie. Dobra, czekaj, czekaj. Spokojnie, spokojnie. W ogóle zrespiły w tym samym miejscu znowu te Miru, wiesz? Tam, gdzie zabiłem te trzy, chyba znowu są. No. Gałgany jedne. Chodź tu, Miru. Chodź, ale chodź. Wiesz co? Zastanawiam się... Czekaj, ja podejdę do tamtych Miru. Może bo ja piję się, jakby co? Słuchaj, tam jest ta, plecy, jest skrzynia otwarta. Plecy, plecy. O, dobra. Tam jest otwarta jaskinia tu, widzisz? I one przychodzą sobie normalnie i stoją. To jest bardzo dobra ekspiarka na Miru. No, ale zostawmy je tak w ten sposób na razie. Czekaj, ja sobie uciupię jednego, bo mogę. Dobra, ja idę głębiej, żeby dać oświetlenie. Kurde, nie mam światełek już tyle. Holender, jasno, zaraz mnie tu strzaska coś. Tego zostawię. Foral sobie wezmę. Cześć. Może mi się przyda. O, Salt Rock. Skała, skała tego. Solna? Soli. Solna. Tu jest. Co prawda mała ilość. Ale nie szkodzi. Poczekaj na co robimy tutaj, z tym tego, twoim robalem? No tego robala bym chciał utłuc, wiesz? Czekaj, co to jest? No ale to jest drugi. Iron mamy, świetnie. Jest żelazo, słuchaj. Mamy żelazo to? Tutaj. Już. Tutaj jest żelazo? No żelazo tutaj mam. Już właśnie już puścimy na ten, żeby wyciągał. A ładz, co mnie tego? O, jest ten robaczek, czekaj, zobacz, tutaj. On jest tam, no. Widzisz? Przede mną. Nie, przede mną. Jak przed tobą? Tam też, no, ale tutaj, na tego pierwszego weźmy. Na okay. Spokojnie. Nie wiem, co się stanie w ogóle, bo jeszcze nie bijmy się z nim. O, kurczę, wyszedł. On chyba czymś pluje, nie? Nie wiem. Czy nie pamiętam teraz. On się na mnie nategował, wiesz, jak zwykle. Tak? Jezu, zobaczę, cycki od razu leci. Warm, ciepły robak. Ale ładnie leje. Dobra, co pokaż co ma. Kieł i magnetite. No to bier. Dobra. Bo już mi to już to potrzebuje do kolejnej zbroi. Musimy znaleźć jeszcze w ogóle diamenty. Czekaj, tu jest jakaś kolejna rzecz. Jest mold, weźmy to. O, widzisz, odblokowałem sobie teraz jakąś ścianę. No ty możesz jeszcze nie. Ja sobie jeszcze będę ten, musiała tę rękawicę poulepszyć, ale to właśnie... O nie, czekaj, co to jest? Porobię na kolejny odcinek, tak wiecie, powolutku. Teraz może ją sobie przyćpała. O, już wiem, czym zdobywa się wodę. Czym? Diamentową rękawicą. O, widzisz. A do czego myśmy wody potrzebowali? To nie jest zwykła woda chyba, to zwykła woda? To jest mineral water. Czy to jest jakaś inna chyba? A co, niby się otrujesz mineralną? No ja wiesz, nie tak wiem. Normalnie to w sklepach sprzedają. Wiesz, to różnie bywa. Dobra, chodźmy spokojnie, powoli. Czemu ty świecisz? Ja świecę? Przez chwilę świeciłaś. Nie wiem, może z radości. Czekaj, tego robala stłuczemy. Ja już nie mam pochodni. A nie podchodź nawet. Bo on jest zbugowany, nie reaguje w ogóle. Okej, okay. Tam jest mam już kolejny. Mam szczęście teraz. Dobra. Co to jest? Turmalinę znalazłem jakąś, nie wiem co to znaczy w ogóle. Gdzie jest kolejny? Tam Miru skaczą. Tam widzę, no. Tam Miru skacze, tam, ale zobacz jaka pieczara głęboka jest, patrz, tam jeszcze możemy iść 10 km do przodu. Czekaj, patrzę, czy ja mogę zrobić pochodnie. Ja tego Miru strzaskam. Nie mogę. Tutaj. No to trzaskaj sobie. Ten miecz mi zaraz się skończy, jest w połowie już praktycznie. Też mam połowę na swoim. Dobra, chodźmy dalej. Coś spada? Ja się muszę ciebie blisko krople, trzymać, wiesz, bo no, bo już nie mam światła. Mhm.
Chodźmy powoli. Na szczęście mam teraz zbroję, więc nie spanikuję tak szybko, wiesz? No wiesz, patrząc na to, że ja nie mam nic, to ty to jesteś głównym obrońcą życia i śmierci i tak dalej. I tam coś jest. O, chyba to jest, tam jest to przejście Milu. Jezus Maria. To jest to przejście, z którego chyba okrążyliśmy, wiesz? Aha. To zostawmy i chodźmy tam. Weźmy te robaki, bo te robaki się przydadzą. I to duża ilość. Sekunda. O. Sobie to powrzucam. Ekstraktorki. To ekstraktuj. Się przydadzą. Robal się obudził. O, Robal się obudził. O, rany, wow! Odsuń się, odsuń się. Ale mnie zjarał. Żyjesz? Żyję. Ja pierdzielę. Już sobie mocno nie zrobił, czekaj, ale strasznie. To było ciekawe. Chodź golej, bo połówkę ma. No dobra, nie, czekaj, bo nie wiadomo kiedy on zacznie pluć. To trudno, teraz zacznie. Teraz cofnij się. Dobra, przynajmniej wiadomo kiedy. On się tak nastawia ładnie do góry, nie? Nastawia, no. O, już zemrzył. Dobra. Też miał magnet i tego. Co drugi? Robal. Tam kawałek dalej, nie? Mhm. Czekaj, postawię pochodnie. No postaw. Okej. Ostrożnie, w razie czego cofamy. Mhm. Odsuń się, pluje. Już. Dobra. Ja wiedziałem, że on pluł, tylko nie pamiętam w jaki sposób i co to on było. On tak charakterystycznie pluje, że wiesz. O, jest, dobra. Tam się coś zespełniło. Miru gdzie? Chyba. Tam daleko. Tak, tam Miru, tam faktycznie dalej Miru. A tu jest jeszcze przejście, patrz, w lewo. Mhm. Tam prosto i w lewo można jeszcze pójść. Zobaczmy, co tu jest. Ładnie co tu jest. Błoto. Mi się podobają te jaskinie. Fajne. A mam gdzieś w domu chyba takie błoto. Bardzo zróżnicowane tak naprawdę. Co to jest jeszcze? Salt Rock? Aha, dobra. Nie, tu już nic nie ma, no to wychodzi. Dobrze, przynajmniej piszę, co to jest. Stalactite. A czekaj, tego Silt Stone'a wezmę jeszcze, zobaczę, coś odblokuje. Nie, już chyba brałem go wcześniej. No tutaj, jak nie ukrywałem, to we dwóch najlepiej wchodzić. W dwoje? Okej, okay. Sól odblokowałem. Jak weźmiesz sobie Salt Rock... A, błoto mnie trzyma. Po błocie powoli się chodzi, patrz, widziałeś? Mhm. To jest tak ten, piaski... E, tutaj coś jest wejście do góry, widziałeś? Jeszcze wejście do góry jest? A nie, do góry nie będziemy szli, to nie ma sensu. Chodźmy ten... W głąb. Ja szukam diamentów, nie ukrywam. Jak będziemy mieli diamentową ten, to będę mógł wodę zrobić. Być może zrobimy sobie jakieś fajne rzeczy nowe. Czekaj, dlaczego my tej wody właśnie potrzebowaliśmy wcześniej? Dobra, czekaj, bo ja nie mam już ekstraktorów w ogóle. Zero. Chcesz ode mnie? Na razie zostaw sobie. Najwyżej ty będziesz ekstraktować. No ja trzymam do ciebie w sumie. Aha, no dobra, no to daj. Ile ich masz? Dużo? Czekaj, gdzie siedziłam? 4 mam. Zawsze coś, nie? Dobra, okej. Okay. To na razie nie używam ekstraktorów, bo ogólnie takie rzeczy łatwo znaleźć, ale ciężej znaleźć diamenty. Kurde, ale jestem podniecony tym normalnie. O, no. Jak super tu jest mocno. Czekaj, co tu mamy? Błoto. Co to tam siedzi? Tam jest, ej patrz, tam jest skrzynka. To skrzynka? A czekaj, chwilę, co to, brakuje grafiki na tym? A nie, słuchaj, dobra, to jest czarna, uważaj na tę czarną wodę, nie pamiętam co ona robiła. To jest ten... Yellow widzisz? Pigment? Tar. Co to jest tar? Po angielsku, bo nikogo ja nie pamiętam. Nie wiem. Jest za tobą, taka czarna masa. W to się można wtopić. Jak wejdziesz. A tu? Także ostrożnie. Miru się zespełnił znowu. O, za plecami? Dobra, czekaj, tego no najpierw... Tam i przed nami też jest. No dobra, najpierw plecami. Dobra, ja to wezmę, tą skrzynkę w takim razie. Weź skrzynkę. Ja się go strzaskam z nim. Uwaga! Światło! Au! Wow. Dawaj, trzaskaj, gnoja, normalnie. O, jest, leży. Nie, najgorzej jest jak dwóch bije, bo możemy się sami strzaskać. Mhm. Dlatego ja w pewnym momencie się odsunęłam. Czekaj chwilę, momencik. Ona nas uzdrawia. Ta woda nas uzdrawia, mineralna? Tak. Faktycznie. Wiesz, do czego jest woda mineralna. A dietetycy zawsze mówią, pijcie wodę, tylko nie gazowaną. Super sprawa, właśnie patrz, ty mówisz, że ty świecisz, nie na zielono, co ty zrobiłaś, nie? A okazuje się, że ty wodę skoczyłaś, wiesz? Jezu, jaka tam masakra jest, patrz, dwa miru. Czekaj, na spokojnie, przejdziemy tędy przez nich, czy... Wiesz, stosunkowo to my musimy odcinek kończyć, jak się podjaraliśmy tą jaskinią. No co ty, dzisiaj godzinny robimy. To u ciebie. No, a my kończymy, my sobie jeszcze tu sami pourzędujemy. Ale oni też się leczą w tej wodzie. A to jest nie fair. To jest bardzo nie fair. Dobra, wycofajmy się do tyłu, zanim nas zaatakują, bo ich jest za dużo. Najwyżej poza odcinkiem jeszcze powalczymy, czy coś tam. Weź tutaj mi trochę światła, bo ja tu tak, o, chodź.
Dobra, O, już. jestem. O, idę do ciebie. O, Chodź tutaj. to bezpiecznie. Dobra, Dobra. to my kończymy. Mamy nadzieję, że przeboje wiejskie wam się podobały. Ja powiem wam, że mi się tu bardzo podoba, tylko jeszcze jestem za słaba, żeby sami sobie tutaj radzić, więc na razie Paweł mnie będzie ochraniał. Znaczy właśnie No. tyle obsydianu teraz tam po drodze znaleźliśmy, że spokojnie chyba zrobić kolejną zbroję, wiesz? Tak, bo jak coś, to Paweł jest obecnie moim designerem i on mnie ubiera. Widzisz? Dlatego te różowe buciki są idealne, mówię. One są Ale ja super. nie mam różowych, ja mam czarne. No bo ja ci zdesignuję jeszcze różowe. Nie. Tak, dobra, okej. Okay. No to dzięki za Dobrze. uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa.